Cześć. No dzisiaj mam dla was taką oto wkładkę, która przybędowała do mnie od widza Grzegorza. Dzięki wielkie, Grzesiek. Po raz kolejny. Konstrukcja Filart. Pilart. Nie Bilart. Tutaj jest to objaśnione, nawet w języku polskim, że jest to wkładka cylindryczna o wysokiej klasie bezpieczeństwa. Takie tłumaczenie trochę. 5 klucze, dwustronny. Łopatka zabezpieczająca, dwie zapadki, czy też dwa zapadki przeciwwytrychowy. Takie tam jakieś tłumaczenie pewnie z tegoś translatora. No ale... tak to wygląda. I cóż, dzisiaj spróbujemy sobie zaatakować tą konstrukcję finezyjnie. Najpierw wyjmijmy ją może z pudełka. To się udało. No. Nawet nieźle. Tu jest karta, żeby dorobić sobie klucz. Klucz wygląda w ten sposób. Działa. Dwie strony. Wejście jest tego typu. Takie no, rzadziej spotykane. Nie. Nie wiem jeszcze, jak będzie się. Chyba tego typu. Nie próbowałem jeszcze pikować takiego kształtu wejścia. Ale najpierw, zanim zaczniemy, spróbujmy to klasycznie. Sprawdźmy, czy być może da się to obejść jakimś tam drucikiem, wytrychem i po prostu obrócić bez. Coś tu by trochę chciało. Bez pikowania, po prostu. Dobra, tym raczej nie. Taki mam parę tych zestawów drucików i sprawdźmy, czy jest jakikolwiek potencjalna szansa, jakakolwiek tego typu. A tak na tą gałeczkę. Na szybko chyba. Chciałbym powiedzieć chyba nie, ale. No coś tu się kręci, nie jest to może idealnie, ale zwróćcie uwagę, obrót się udał, więc podejrzewam, że gdyby dostosować trochę ten zabierak, przynajmniej kawałek obrotu się udało, ten zabierak, ten mój drucik, to kto wie, czy to by nie pykło. Zobaczmy, jeszcze mam troszkę innym kształcie. Gdzieś tam pewnie wrócimy do tematu. Wydaje mi się, że jest to potencjalnie realne. Aczkolwiek może nie jest tak. Ten materiał myślę o pikowaniu. Tak szybko sprawdzam tylko, czy tutaj coś nam się zahacza i próbuję się obrócić razem z zabierakiem, ale nie jest to aż tak aż tak ewidentne, jak czasami bywa, że wkładamy coś i się przekręca od razu. Dobra, nie będę tracił czasu waszego cennego. Wydaje mi się, że tutaj jest jakaś potencjalna możliwość próby dostania się do tej części z zabierakiem, tak to tym jednym drucikiem się trochę udało to obrócić, ale nie jest to trywialne i banalne. Dobra, sprawdźmy w takim razie, czy uda nam się tą konstrukcję zaatakować wytrychem. No może tak, napniemy sobie i... Zobaczmy. Pierwszy nie chce gadać, drugi chce ewidentnie. Trzeci nie, czwarty, tam czwarty, szósty. Niekoniecznie. Trochę
ślizguje się wytrych. Tutaj po tym kształcie wejście na klucz. Chyba coś poprzyciskałem. Spróbujmy. Raz jeszcze. Tak, tu się nie da go oprzeć wygodnie. Pierwszy nie chce. Teraz z tyłu pogadały. No ale nie ma takiego ewidentnego czegoś, co bym wyczuwał. A drugi. O, teraz coś poczułem. Trzeci wszedł ładnie. Ale malutki feedback na napinaczu ta wkładka daje. Podejrzewam, że albo mam bardzo subtelne piny zabezpieczające, albo może nie mieć ich wszystkich. Bo chyba jakieś to ma, ale... Dobra, mam ją spikowaną. Tam z tyłu jeden pin nie chciał zagadać, ale już zaglądamy, cóż to za konstrukcja jest. Nie udało się tego jakoś ładnie pokazać z tymi drucikami. Może jest, może się nie da, kto wie. Co do długości otwarcia, no cóż, unboxing, wiecie, to jest że stres olbrzymi dla kogoś, kto pikuje, to coś, czego nie zna. Tej wkładki nie znałem. Sprzątam trochę te swoje zabawki. Już patrzamy. Dobra. Będziemy sobie to kopyto jak zwykle założymy, żeby nam się nie wsunęły tutaj te piny. Ale też nowością będzie. Ciekawe, czy się uda. Wreszcie tam sobie postanowiłem dostosować trochę narzędzi do zdobywania cygarów i odrobinę zeszlifowałem i powinno mi udać się lepiej tą wkładkę rozbroić. Jak tylko. O. Bierzemy pierścień. Która jest taka, że tutaj wchodzi.
i teorię szlak trafił chyba, bo ta wkładka jest trochę za ciasna, więc mój szlif jest troszeczkę jednak niedostosowany. Plan był tak, że to wkładam i rozciągam. Dobra, następnym razem. Trochę jeszcze to muszę w takim razie doszlifować. Znaczy, następnym razem użyjemy tamtej wkładki, a tymczasem tego narzędzia, a tymczasem zwróćcie uwagę, tutaj niezależnie od tego spikowanego tego się kręci. Tam zabierak, dobra. Razem z pokrętłem. Dobra, tym razem poszło naprawdę na luzie pełnym. Gdzieś był taki program luz. Nie wiem, czy ktoś pamięta, ale czy ktoś pewnie pamięta. Ale był w telewizji. I nawet w jednym odcinku, jak byłem w podstawówce, to występowałem. Dobra, mniejsza z tym. Wspominki ze szkoły były. Teraz zobaczmy, z czym walczyliśmy. Wkładka sześciopinowa. Pierwszy pin już widać, że taki też kołek w kolorze stalowym. Najpewniej po to, żeby go tak łatwo nie rozwiercić. Zacznijmy od niego. Ua, przepraszam. Gdzie jest moja penseta? Patrzcie, drugi kołek jest i trzy kołki, które no, są te nie w zamku, nie w, może nie w zamku, ale nie w tej części z tymi pinami, driver pinami, tylko tymi, które z kluczem gadają i one są w takim kształcie no, dosyć ciekawym. Nie żyć było tego za bardzo, nie wiem, czy coś tutaj jest, może one są, tak wyglądają, ale i tak nie wystają na tyle, żeby... Nie no, muszę gadać z tym troszkę z rdzeniem, z obudową i rdzeniem, ale no, jakoś nie czułem tego. Znaczy nie było takiego falseta mocnego, ale być może akurat podczas mojego pikowania one były, wciskały się, ale najpierw ten był gdzieś tam przyblokowany albo cokolwiek innego inny i one chodziły trochę luźniej. Podejrzewam, że jest ustawienie, w którym była ta wkładka mocno dała sygnał, że się ustawiły te piny. Powiedzmy tak po trochu, a te... Zmierzam do tego, żeby się cylinder obrócił, żeby te były wszystkie ustawione dobrze. To nie jest bezpieczające, a te by były ustawione tak, że ten grzybek by zahaczał. To wtedy bym poczuł wyraźnie, tam poczułem tylko lekko w jednym momencie to, że na napinaczu, że mi się ten rdzeń obrócił. Chcę wyciągnąć tutaj to sprzęgiełko, całe ze sprężyną na bankon odpowiada za to, że no to jest dobry case, że możemy gadać razem ze spikowaną wkładką, nie obraca się bębenek, tak jak ten, znaczy to chyba nie, być może normalne, ale do czego zmierzam? Do tego, że wkładając, ta część nam przysłania cały tu element tego zamka, więc wkładając ten cienki przedmiot, drucik do środka, żeby obrócić zabierakiem, to musimy jakoś z tym gadać. Nie wiem, być może mi się udało gdzieś tutaj wcisnąć ten mój drucik, ale i tak, żeby to... Sprężynka jest... Tak, sprężynka jest tak, żeby ona się wciska i wtedy klucz pewnie gada, innym razem zabierak, ten pokrętło, dobra. Ale i tak, no to może się nie udać, tutaj chyba byłoby ciężko, ponieważ nawet jak tu włożyłem i obracam, to musiałbym obracać razem z rdzeniem, a on jak nie jest ustawiony, no to się to nie powiedzie. Och, mam nadzieję, że coś tutaj widać. Zajrzyjmy do tych pinów, które są tu w komorach. Tak, wiem, że mógłbym złamać tą wkładkę, przeciąć i to ładnie wyjąć, ale szkoda mi jej. No okej, dobra. Już widzę, że są subtelne piny zabezpieczające. Wyjmę sprężynki, pozwólcie. Najpierw wszystkie sprężynki jednakowe. Ktoś kiedyś pytał o sprężynki
Mnie to, ja jakby nie czuję wielkiej różnicy. Czasami może jakieś mocna sprężyna, jedna i inna są słabsze, to tak, ale z tych, co wyjmowałem i były nigdzie różne, to na ogół te różne były po prostu troszkę krótsze albo trochę ten, ale wszystkie były w miarę miękkie. Nie było to chyba coś, co mi przeszkadzało pikować. Wszystkie te piny są zabezpieczające, ale w taki sposób odwrotnej hantelki, jakby można powiedzieć. Gdyby walec był pełnym zbiorem, to byłoby odwrotność hantelki. Dobra, zwróćcie uwagę, góra i dół, widać to? Proszę, widać. Góra i dół są lekko ścięte i to też powoduje, że nam zahacza się podczas pikowania, ale bardzo mało, subtelnie. Gdyby było trochę więcej, to by bardziej zahaczało, z drugiej strony byłoby łatwiej to wyczuć, że coś tam przeskoczyło. Tutaj dosyć delikatne czucia miałem. Dobra, to tyle, słuchajcie. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Grzegorzu, dzięki wielkie za przesyłkę. Taka to wkładka. Nie jest zbyt trudna, no. Niezbyt do spikowania. Te piny bardziej pewnie przeszkadzają przy jakimś rajkowaniu albo przy ataku takim dumping kijem. I tyle. Unboxing, kolejny unboxing. No, jak patrzyłem, to tak wiele ich nie ma na kanałach. Dobra. Taki bez przygotowania? Dobra, na razie, dzięki, trzymajcie się, cześć.